Hej, cześć, witam was ponownie w Kingdom Hearts 358 przez 2 dni. Cały czas nie jestem do końca pewny, jak mam interpretować ten tytuł. A my, dalej jako Roxas, kontynuujemy nasze pierwsze dni w organizacji, nasze wprowadzenie do tego, czym się ona tak naprawdę zajmuje. Zdążyliśmy się już tutaj poznać z Axelem, zdążyliśmy się zaciekawić postacią tajemniczej 14 osoby organizacji, a tym razem z naszym odczytanym kolesiem, kolegą, ruszamy na kolejną misję do Twilight Town, gdzie cały czas nasze wszelkie tutorialowe elementy dalej nam są przedstawione. I znów mamy na dzień dzisiejszy dokładnie taką samą misję jak razem poprzednim, czyli walka z Heartlessami. Czasem organizacja będzie wymagała od ciebie innych celów, jak zrobienie jakiegoś rekonesansu czy coś na przykład. Masz na myśli typowe dla wielu gier akcji, masz cel główny i cele poboczne, które dają ci dodatkowe nagrody? Czy to wszystko będą cele główne, tylko one będą różne? Nie wiem, mam nadzieję, że cele główne będą różne, bo nie uwielbiam takich dodatkowych pobocznych rzeczy. Też zależy od gry, absolutnie, więc zobaczymy. Ale niezależnie od tego, jaka będzie twoja misja, to cały czas twoja misja to zabijanie Heartlessów. Pokonaj 7 Heartlessów. Jestem w stanie to zrobić, jednak ciekawi mnie, czy tutaj będziemy mogli, tak samo jak zawsze, rozmawiać z ludźmi, kupować przedmioty, czy coś w tym stylu. Jak na razie wydaje mi się, że może być z tym różnie i na przykład tutaj, no, z tych sklepów sobie na przykład nie skorzystamy. Misja typu, zabij 7, ale musisz ich poszukać, to ja nie wiem, czy mi się podoba. Ostatni, jaki jest nam potrzebny, czeka na początku. Wow, to zaskakująco płynna potrafi być ta walka czasami. Zawsze to jest jedna z tych rzeczy, która wyróżniała Kingdom Heartsy. Jak fajne były animacje, jak płynne, jak szybkie to wszystko było i dzięki temu jak przyjemnie się walczyło. I nawet w takiej przenośnej odsłonie cały czas działa to bardzo, bardzo fajnie. Okej, więc... no ja jestem chętny jeszcze, żeby nie wracać, a wykonać coś więcej. Więc zrobiłeś to, o co byłeś poproszony, ale... jak widzisz, cały czas są tutaj Heartlessi. Tłumaczysz mi właśnie, że mogę skończyć misję, jak wykonam główny cel, ale mogę również wykonywać zadania dodatkowe dla większych nagród. Tak? I tak jak ty nie musisz tutaj wykonywać tych pobocznych rzeczy, ja nie muszę szanować ciebie, jeśli tutaj odpuścisz sobie te poboczne rzeczy, gdy są możliwe do zrobienia. Jeśli to nie ma dla ciebie znaczenia, po prostu pamiętaj, że organizacja nagradza cię za twoje wyjątkowe, większe, ponadprogramowe starania. No dzięki. Mam nadzieję, że pozwolą mi tutaj olewać poboczną grę, poboczne rzeczy i cały czas pozwolą mi grę ukończyć, nawet jeśli będę ignorował wszystko, co możliwe. Interesuje mnie tutaj fabuła, tak? Gameplay jest bardzo dobry jak na razie, ale to nie coś, dlaczego gram w tą grę. Jak na razie, chyba że mnie wygra, tak? Nie wyzywa nas koleś. Wydaje mi się, że to trochę szkoda. No, jestem rozczarowany lekko po tym, jak powiedział, jak ważne jest dla niego to, czy zrobimy wszystko, czy nie, czy się postaramy, czy nie. Teraz się nie postaraliśmy i nie ma komentarza na ten temat. Trochę słabo. Czym jest Kingdom Hearts? Marluszek powiedział, że to swego rodzaju siła. Tak? I gdy pokonujemy Heartlessów, te serca stają się częścią Kingdom Hearts. Ale po co? Kingdom Hearts sprawi, że będziemy kompletni. To nasz cel. Abyśmy byli kompletni? W jaki sposób? Roxas, ty i ja, i wszyscy członkowie organizacji, jesteśmy czymś, co nazywamy nobodies. Jesteśmy nikim. To nie za fajne. To nazwa dla tych, którzy nie posiadają bardzo ważnej części, czyli serc. Nie mam serca? Dokładnie, jak my wszyscy. Wszedłeś do tego świata bez serca. Ale możesz nam pomóc, abyśmy odzyskali serca. Kingdom Hearts jest stworzone ze właśnie tego, czego potrzebujemy. Z biorowiska serc. Ma siłę, aby uczynić nas kompletnymi. O Jezu. Mam nadzieję, znaczy w sumie nie wiem, ale no... to by było piękne, jakby kiedyś w tej serii Roxas stał się kompletny. Ale z drugiej strony, wydaje mi się, jest ważną
rzeczy w tych grach, że może jednak tak naprawdę nobodies serca posiadają i członkowie tej organizacji. To już w drugiej części było sporo poruszone. I tutaj wydaje mi się będzie jeszcze bardziej. Czy rozumiesz już, dlaczego jesteś dla nas taki ważny? Każdy z nas ma ważną rolę w tej organizacji. A tego też jestem ciekaw. Twoja to zbieranie serc. A moja? A moja? A moja? Nie podzielisz się? A moja? Roxas, jak na razie nie byłeś za bardzo tutaj rozczarowującym bohaterem. Więc zadasz może pytanie? Jaka jest twoja rola w tej organizacji? Nie? No to szkoda. Wracamy do zamku. Nobodies don't exist. We in the organization were born without hearts. So, if we don't have hearts, does that mean we don't exist? Roxas, jesteś kimś. I mam nadzieję, że sam do tego dojdziesz kiedyś. Ciebie nie lubię. Oj, ciebie jestem bardzo ciekaw. Ty mógłbyś równie dobrze być wielkim złym tej gry. Ciekawe, że ta gra będzie miała typowego Kingdom Heartsowego finałowego bossa. Jestem tak bardzo wielu rzeczy ciekaw tego, jak to przebiegnie, mimo że wiemy, jak Roxas zaczyna, jak Roxas kończy, jak jego życie wygląda tutaj mniej więcej. Ale te uzupełnienie Luke czasem potrafi być ciekawsze niż poznanie całości. Larxene? Okej, jest okrutną postacią, ale bardzo przy tym energiczną postacią i po prostu przyjemnie się ogląda jej poczynania, sposób w jaki rozmawia i tak dalej, ale no właśnie, główna rzecz, która czyniła ją taką fajną, to jej wspaniała voice actorka, której tutaj chyba nie usłyszymy, a szkoda. Tym razem będziesz musiał nauczyć się korzystać z magii. Magii? Tylko jeśli będziesz uzbrojony z odpowiednią przed misją. Mamy panele. Takie ładne, drewniane. I nie są one dostępne na misjach. Więc między misjami musisz za każdym razem pamiętać o tym. Mimo tego, jak olewali te postacie w poprzednich częściach, cały czas jestem bardzo ich ciekaw, tak? Bo nie były to postacie nieciekawe, po prostu nie było ich prawie w ogóle. Pojawili się raz czy dwa razy. I nie mieliśmy okazji ich poznać, w odróżnieniu od Larxene, Axela czy kogoś jeszcze. Myślę, że jeśli dadzą im trochę czasu, mogą zrobić z każdej z tych postaci, z całej tej czternastki, naprawdę fajne postacie. Aha, dobra, ja nie zrobiłem tego, o co mnie prosili. Mamy panele. I tutaj musimy sobie wybrać dokładnie, co chcemy. Mamy dużo slotów. Mamy dwa czary ognia, nie wiem jak to mam rozumieć. Mogę umieścić sobie dwa czary na różnych dwóch slotach, a następnie dać sobie miksturki na kolejnych. Pytanie, czy jeśli skończę misję nie wykorzystując wszystkiego, to wrócą te rzeczy do mnie na dzień kolejny, czy nie? Po prostu chodźmy na naszą kolejną misję. Tym razem misję z Larxene. Myślę, że po prostu będzie to typowy tutorial korzystania z magii właśnie. Tylko co się dzieje. Mieliśmy z Larxene się wybrać. Czy ona na nas czeka, czy olała to wszystko? Jesteś. Miło, że się pokazałeś. Oj, no bez tego głosu jej to nie to samo. Cześć. To jest najgorsze. Czyim pomysłem było, żeby mnie wysłać na taką głupią dziecięcą misję? Czy wyglądam, jakbym tutaj prowadziła zakład, właśnie tutaj żłobek jakiś? Niech Demyx się tym zajmuje, to nie jest tak, że jest dobry w czymkolwiek innym. Oj. Czy Demyx to ten muzyczny? Czy oni wszyscy go nie lubią? Ja go lubię. Co? Masz coś do powiedzenia? Nie. Byłbyś nikim bez tego Keyblade'a. Wszyscy jesteśmy nikim. Wiesz? Mam pewien pomysł. Możesz tą misję wykonać bez Keyblade'a? Zaraz, dlaczego? Ponieważ tak mówię, to dlatego. Sykes powiedział, że mamy poćwiczyć magię dzisiaj, co? Utop się albo pływaj. Tak, utop się. Nie wiem jak korzystać z magii. Cóż, no to nie nauczysz się, jeśli będziesz tak dalej tutaj wymachiwał tym przerośniętym kluczem. No dobra.
akurat dają nam przeciwników, na których ogień powinien być dobry. Tu wybierasz magię sobie, ale masz to bardzo ograniczone. Jednak możesz sobie odnawiać eterami. A to jestem ciekaw, jak etery w tej grze właśnie będą działały. Magia powinna, myślę, działać tak jak w części pierwszej. Tak dokładnie się dzieje. Dobra, nie chce mi się słuchać ciebie. Jezu, w końcu, najgorsza misja na świecie. Jeśli jesteś naszym super władaczem ostrzem, no to mamy przerąbane. Mam 7 dni! Nie rozumiesz tego? Lepiej weź się w garść, bo inaczej nigdy nie skończymy Kingdom Hearts. To powinnaś powiedzieć dla Square, bo trochę im zajmuje stworzenie Kingdom Hearts 3. Taką Dark Sin powinni mieć w zespole właśnie, jako taka nadzorująca. Nie twoja sprawksa. Ty się zajmij z rozwalaniem Heartlessów. Może kiedyś będziesz prawie nawet taki średni w tym, a nie żałosny, kompletnie. Dobra, spadajmy stąd. O, jak ci się to musi nie podobać teraz, że ja tak po prostu sobie stanę tutaj, będę skakał, a ty jeszcze skaczesz za mną! Odruchowo. Jeszcze będę cię przesuwał w okolicy, tak? Nie wiem, jakie buty masz założone, że się tak ślizgasz ciekawie. Ale dobra, tyle. Dokuczania ci. Nie możesz nic mi zrobić, bo wiesz, kim jestem, no. Masz za swoje. The Keyblade releases hearts. So, why am I the only one who can wield such a thing? I'm learning all these things, but there's so much more that I don't get. Zamknięty świat. Jesteś dzisiaj mój, Roxas. Okej. Czego chcesz? Jestem zajęta. Idź się, uderz głową w jakieś szkło czy coś. Przyjdę i poskaczę ci. Nie pozwalają mi poskakać jej po głowie. Co za oszustwo. Nie mogę jej nawet spalić tutaj. Nie fajnie. Ej, ciebie lubię. Nie wiem, czy jakoś się dogadamy w końcu. Bo niestety mnie ignorujesz tylko dlatego, że nie gram na żadnym instrumencie muzycznym. To trochę takie słabe. A okej. Dlaczego Larkstein musi być taką wiedźmą? No, na pewno to chciałem powiedzieć. Co za wiedźma z niej? Hihi, chodźmy dalej. Ale naprawdę lubię tutaj Demixa. Strasznie fajny z niego koleś. I też był mega fajną postacią w dwójce. Tak już nawet dało się go polubić. Za sprawą tego, że no, można by poczuć było, że sam nie podoba mu się to, do czego organizacja go zmusza i tak dalej. Ale w sensie, że nawet no, nie można było polubić za to, jak fajni są, za to, jak złowieszcy i tak dalej. No, mało było takich fajnych postaci. Fajnie wyglądały, fajne walki z nimi były. Ale nie zawsze. No, same te postacie takie super były. Zajmujemy się tutaj w tej organizacji dużo większą ilością rzeczy niż tylko zbieraniem serc. Nasza robota tutaj, no, nie byłaby taka udana, gdybyśmy nie zbierali informacji wcześniej potrzebnych nam. Na szczęście jesteś w dobrych rękach i będę ci towarzyszył dzisiaj, stymulując ten niewrażliwy umysł twój. Najpierw rozejrzyj się i powiedz, czy coś ciekawego znajdziesz. Więc mamy misje detektywistyczne w tej grze, co ciekawe. Tego bym się na pewno nie spodziewał. Mamy na mapie zaznaczony portal. Ale właśnie, co dokładnie mam tutaj szukać? Jak na razie mogę przyjrzeć się dla sklepu z biżuterią, co nie jest rzeczą faktycznie ciekawą dla nas. No, to jest droga! Fascynujące, i co z tego? Nigdy do niczego nie dojdziemy z mówieniu, że oczywistych rzeczy. Wow, co tu sprzedają? To twoja robota, idioto, żeby się dowiedzieć. Nie musimy tutaj chodzić i gadać głupot. Analizuj, co widzisz. Ale dużo tu sklepów. I centrum miasta? No. Pytasz mnie, czy mówisz? W sumie spoko, że jest takim nauczycielem surowym. To ja widzę. Miasto zbudowane w górach, to dlatego drogi są pochyłe. Domy zbudowane wzdłuż tarasu i na górze jest stacja. Pociągi w mieście to główny sposób poruszania. Na górze jest wieża zegarowa, to budynek stacji. Bazując na lokacji, możemy wywnioskować, że tory są prawdopodobnie
zawieszone? A, to musi być centrum, wszystkie sklepy w jednym miejscu. Teraz co z tą drogą, którą wskazałeś? Tramwaje muszą tędy jeździć. Spójrz bliżej tylko, widać ślady. Sam wszystko tak teraz zauważyłeś? Ale to właśnie to. Jedynie powiedziałem, co zobaczyłem. Nie było tutaj żadnego rozmyślania. To następny krok, analizowanie informacji, które znajdziesz. Sklep z ubraniami, jubiler, mówią nam, jak tutejsi ludzie żyją. To całe miasto jest jak schemat ich żyć. Przykre, bardzo przykre. Twój umysł nie był stworzony do takich rzeczy, co? Cóż, no jeszcze ci nie odpuszczę, chłopcze. Jeśli pozwolę ci odejść z takimi rezultatami, byłbym pośmiewiskiem całego zamku. Chodź tą ścieżką i zobacz resztę tego miejsca. System podziemny, zniszczony, zamknięty. Zamknięte drzwi. Dziwne przejście, kompletnie nie pasujące do tego miejsca. Jednak tunel oddzielony od miasta, prowadzący do lasu po drugiej stronie. Badamy miasto. Czy nie nauczyliśmy cię o tych barykadach? Te. No to czego się dowiedzieliśmy? Cóż, to miasto ma wiele przejść górnych i dolnych takich. I tramwaje krążą we plazie. I jest jeszcze wejście, które wygląda jakby prowadziło pod ziemię, ale jest zamknięte. Coś jeszcze? Nieważne. Nie chcę, żeby ci się coś stało. Są jakieś postępy, tak? Przynajmniej. Nawet jeśli twoje talenty są żałosne w porównaniu z moimi. To tyle, chłopcze. WTZ. Sam bym to wszystko zauważył, gdybym miał tylko więcej czasu. Więc co? W każdym nowym świecie będziemy mieli jedną taką misję? Nie wiem, czy jestem fanem tego. Jeśli za każdym razem będą nas zmuszali do takiej misji na początek. Odwiedzisz wiele światów z wielu powodów, ale nasz ostateczny cel jest taki sam. Kingdom Hearts. Dokładnie. Back and forth. To and from the same places every day. Sometimes we go to other places on real missions, but we can't cross the walls that divide the worlds. That's why we create our own paths in the darkness. Or so they say. Huh. Do tej pory mieliśmy wrażenie, że organizacja może teleportować się gdzie tylko chcą. Teraz sugerują, że i tak i nie. Roxiu! Zadecydowałem, że dzisiaj udasz się z Lexusem na misję. Nie wiem, on wydaje się takim bardzo silnym przygłupem po prostu. Że mięśnie, ale rozum to nie. Dalej tutaj. Miejsce, w którym ten cały turniej miał miejsce. To widzę, będzie dzisiaj rozgadany dzień. A wiesz co to Limit Breaki? Wiem, bo grałem w Final Fantasy. Przez te 7 dni, jak na świecie żyłem, zdążyłem przejść nawet kilka części. Nie. A, jednak nie. Sorry. Znaczy, nie, sorry. To najbardziej potężny ruch, jaki możesz wykonać. Jedynie jednak działa, gdy... No na wykończeniu jesteś, tak? Co? What? Co ty zrobiłeś? Tutaj! Teraz jesteś na wykończeniu! I dzięki temu możesz wykonać Limit Breaka. Portret masz fajny, Lexus. Bardzo świetnie oddaje twoją cwaność, czy coś. Więc za każdym razem, jak masz mało zdrowia, możesz coś takiego zrobić? Trzymam A. Zadziałało czy nie? Co się dzieje? O Jezu! Jakie to dobre! Organizacja będzie często prosiła cię o wykonywanie solo misji. Możesz tutaj liczyć jedynie na siebie. Zauważyłem. Ty i Kluczostrze jesteście szalenie ważni dla organizacji. Z twoją pracą jednak przychodzi pewne ryzyko. Każda misja będzie cię stawiała przeciwko coraz to większej ilości Heartlessów i muszę zmierzyć się z nimi, jeśli chcę skończyć Kingdom Hearts, tak? Dokładnie. Więc co się stanie, gdy skończy się Kingdom Hearts? Zostaniemy z pustką w sercach i z smutkiem, że więcej nie będzie. Ale to Square, oni wycisną z tej serii ile tylko będą chcieli. Każdy grosik. Gałko się czasami dialogi przewija, tak niechcący. No, złączymy się z nim. Ty i ja odzyskamy serca nasze. Nie rozumiem. Gdy czas nadejdzie, zrozumiesz. W międzyczasie jednak są zadania do zrobienia i tylko ty możesz je zrobić. Więc potrzebujecie mnie. Tak. Czy to dobre zadania, dobre uczynki? Dobre dla organizacji. Okej. Przynajmniej tutaj tego nie ukrywają, że nie jesteśmy żadnymi good guys, a... No na razie nie mówią nam, że jesteśmy też tymi złymi, ale nie udają, tak? Nie próbują dawać nam wrażenia, że robimy coś dobrego.
to nawet szanuję za to. Bardzo, bardzo. Tak nas traktują, to jednak inna kwestia. Czy on, czy Larxene? Czy właściwie prawie wszyscy jak na razie? There are nice guys and not so nice guys in the organization. But everyone's working together to complete Kingdom Hearts. There's lots I don't know. But I do know I have to keep fighting the darkness. So I can be whole. Jeszcze tylko 344 dni. Hej, Ruxas! Znowu razem udamy się na dzisiejszą misję. Okej, okay. Uniki, no ja bardzo na pewno chcę. Ciekawy system wyposażenia. Bardzo interesujący. Pytanie, czy jest dobrze zbalansowany. Na co się gapisz? Co? Weź to. What? Nie odwalajcie mi tu takich rzeczy, ej, nie cierpię cię, dzieciak, ale trzymaj tą miksturkę i się odwal. Jak mnie nie lubisz, ale dajesz mi prezenty. What? Czemu? Co to ma znaczyć? Twoja prawdziwa pierwsza misja. Zbieraj serca w Twilight Town. To niezła misja. Podoba mi się, co robią z tym, że możemy współpracować ze całą organizacją, to jest bardzo fajne. Mam nadzieję, że to pozwoli nam też poznać całą tą organizację bardzo dobrze. I każda misja będzie miała, no, dużo rozmów między naszymi bohaterami. Szczególnie między tą dwójką. Nie gadaj tak wiele, bo mi już odpadną. Jesteś gotowy, czy nie? Co? O, no, no tak, tak, jestem. Ale ogólnie rzecz biorąc, sterowanie działa po prostu fantastycznie tutaj. I to coś, co mnie najbardziej cieszy, no bo to podstawa w każdej grze, żeby sterowało się dobrze postacią. A tak właśnie, jak na razie się dzieje. Nie wiem, czy mi dobrze wychodzi czarowanie na przykład, ale jakoś będzie trzeba przyzwyczaić się do tego wszystkiego. Mogę przytrzymać teraz, czy nie? Mogę! Więc nawet lepiej jest sobie czasami poobrywać. Nie wiem, jakie są ograniczenia tego, ale to mi się podoba. To miejsce ma taki cudowny klimat. Twilight Town całe ze sprawą tej muzyki. I tego wyglądu jego również. I zwiedzanie tego miejsca też mi się bardzo podoba, że po prostu sobie biegamy. I od czasu do czasu zostajemy zamknięci na takich arenach z Heartlessami. A teraz ja wręcz nie mogę się doczekać, aż sobie oberwę trochę. O właśnie! I pozwalają nam znowu odpalić sobie ten szał, tego Limit Breaka i prawie poradzić sobie ze wszystkimi przeciwnikami, jacy tutaj pozostali! Mogę to zrobić dwa razy! Ma to jakieś ograniczenia, czy nie? Czy ja mogę po prostu cały czas to robić? Bo takie mam wrażenie trochę. Denerwuje mnie, że nie możemy WDZ z każdego miejsca, bo myślę, że to mogłoby być świetne. Jakieś plany? Chciałem wrócić do Sykesa i powiedzieć, że misję wykonaliśmy, a potem pójść do swojego pokoju jak zawsze. Do swojego pokoju? Oj, Roxas, Roxas. O, jak miło. Who are they? Probably just some kids who live here. So does everybody act that way? What do you mean? Like running around chasing each other, making all that noise. Well, yeah. If they have hearts, I suppose that's what they do. Hearts. Come on, let's get some ice cream. Why? Why? Well, because we're friends. Friends. Friends eat ice cream together and talk and laugh about the stupidest things. Like those kids we just saw. Come on, let's go. Hey, Roxas. After your next mission, let's meet up for ice cream again. No fun just going back and forth between the castle and work, right? Yeah, right. We're friends, huh? Misja?
To nie za ciekawy dzień się zapowiada. Ale przynajmniej wiemy, że czeka nas kolejna rozmowa z Axelem. Numer 13 ro... Xas... trzymaj to. Ja nie wiem, czy chcę dostawać te prezenty, ale wychodzi na to, że dzisiaj z numerem 14 udamy się na misję? Tak by pasowało mi bardzo. Myślałem, że ten też da mi jakiś prezent. Na razie z nią pogadam. Dokładnie takiej reakcji się spodziewałem. Kolejne misje dla ciebie przygotowałem. Niektóre będziesz musiał wykonać. Tak tutaj w organizacji mamy, że sam sobie decydujesz o tym, co robisz. Kolejność też zależy od ciebie. Zacznij od misji, na które wydajesz się najlepiej przygotowany. Misja wymagana jest tylko jedna. No to wiemy, co będziemy dzisiaj robić. Z Larxin się udaj na Watchersów. Nie wiem, czy mi się taka misja podoba, ale zabierzmy się za nią. Ty jesteś Watchers? Ty jesteś Watchers? Okej. Jak na razie, gra mi się świetnie w tą grę. I nawet jeśli chodzi o tą walkę tutaj, i niby to jest takie proste wykonywanie głupich misji, ale pasuje do konceptu tej gry. I jeśli przez cały ten czas trwania tej gry będzie nam prezentowała regularnie nowe scenki fajne, fabularne i będzie to wszystko sprawnie postępowało, może ta gra być naprawdę świetna. Na razie jest, ale na razie no to gramy w nią dopiero 2 godziny sobie. Jedno, czego mi brakuje, to opcji wyjścia z misji, a kiedy tylko się chce. A musimy chyba szukać za każdym razem ten punkt wyjścia, co wydaje mi się niesamowicie głupie. No i po misji znowu. Możemy tutaj skoczyć na wież zegarową. Mam nadzieję, że codziennie będziemy mogli. I wiemy, że później będziemy tutaj przychodzić we trójkę, co też jest miłe. Nawet jeśli nic tutaj po tym nie było, tak? Nie miało miejsca, nawet żadnej rozmowy, to sam fakt, że tutaj cieszyli się swoim czasem i w ogóle. No, miło zobaczyć, no. No, bardzo miło. A więc co teraz? Więc teraz z menu misji mogę zrobić coś takiego. Jedna z naszych misji jednak jest w zamku? No, mam to gdzieś. Dzień 22. Zostawiony. My? No raczej my. Ale przez kogo? Jedna misja, zniszczyć strażnika w Twilight Town. Dobra, nawet już muzyczka bossa się zaczyna. Muzyczka bossa nie jest z pierwszej części gry? Tak mi się wydaje właśnie. To całkiem miłe. Wydaje mi się, że jest to muzyczka z Traverse Town. W ogóle Traverse Town i Twilight Town brzmią bardzo podobnie. Jestem ciekaw, czy jest to celowe, czy nie do końca. Łap go! Łap go! Łap go! Dobra, złapał go. A złap za bossa teraz, namierzeniem. Bo czary, o, nie były jakieś wspaniałe na niego, ale były niezłe. I na razie aż kusi mnie, żeby obrywać mocno, aby wejść we stan supermocy. Nie pozwolili mi wejść w stan supermocy. No koleś praktycznie nic nie robi, więc tak naprawdę no ma jeden ruch tylko. Jest ciężko go rozwalić, ale nie wiem, czemu nie mogłem Limit Break odpalić wcześniej. Nie wiem, czemu mi to teraz robi taki klimat tu demonowy strasznie. I to, co się dzieje, i ta muzyka razem. I'm gonna miss this ice cream thing we do. Huh? Gonna be away for a while. Starting tomorrow. Really? I can fill you in since we're friends. I'm gonna be at Castle Oblivion. Castle Oblivion? The organization's got a second castle in the world between worlds. It's called Castle Oblivion. Got it memorized? I wish somebody told me these things. Well, I gotta head back and get ready. Nothing but fun, fun, fun. No jestem ciekaw, jak tutaj będzie wyglądał ten czas, kiedy Axel i reszta zajmuje się Sorrow i Naminej. Jestem ciekaw, czy my poznamy tutaj Naminej. Myślę, że jest na to spora szansa. Dostaliśmy Big Milka. Cichy kompan. Czemu ta gra ma taki zabójczy soundtrack? Tak dobry. Axel.
I have a message from Lord Xemnas. Among the members assigned to Castle Oblivion, there are traitors. Find them and dispose of them. I trust that really came from Lord Xemnas himself. Hey, Axel! If you're looking for Axel, he's gone. What do I do with this? To jest takie szalenie dziwne, jak w centrum tego wszystkiego są te lody cały czas, z części na część. Możesz zobaczyć gdzieś Zeldę w opisach przedmiotów panelów, aha. Więc możemy łączyć niektóre rzeczy ze sobą, więc doublecastujmy sobie ogień na razie, chociaż możemy trzy rzeczy umieszczyć w doublecaście. Nie wiem dokładnie co to oznacza dla nas. Ten level ma być. Początkowo myślałem, że imiona organizacji zawsze wyciągane są z imion, bo Sora to anagram Roxasa, tak? Odwrotnie właściwie, z dodanym X-em. Więc tak by mi pasowało, jakby każdy tak wyglądał. Tak chcę teraz sobie, no Zion powiedzmy. No to by Noi, Yon, coś takiego. Tylko, że teraz X dodane jako Nobody. Jakby każdy tak, znaczy jako organizacja tego X dodała, jakby każdego imię tak wyglądało, byłoby ciekawe trochę. Ale jak wiemy już po innych postaciach nie do końca tak jest, bo ani Naminej, ani Xemnas w taki sposób imion do końca swoich nie utworzyli. Chociaż Naminej jest postacią wyjątkową za sprawą tego, jak jest stworzona z jednej z siedmiu księżniczek disneyowskich, więc jest nieco inna. A Xemnas jest takim ich władcą, więc też inaczej się go tyczy, więc nie wiem jak zresztą. Okej, trujące roślinki. No to ogień. Więc pierwszy raz udacie się na misję razem. Potrzebujemy, abyście zajęli się pewnym specyficznym Heartlessem. Roxas, ty dowodzisz. Ja? Okej. My będziemy ją szkolić tutaj, czy nie? Nie mam pojęcia, kim ona jest, tak? Czy ona wie, co robi, czy ma doświadczenie w walce, czy jest bardziej nowa w organizacji niż my? Chodźmy. Tego się dokładnie spodziewałem. Ja dowodzę, tak? Tak. Mam nadzieję teraz, że wszystkie misje będą tak bardzo błyskawiczne tutaj, jak są do tej pory. Pięknie. Nie wiem, co to się stało za... Co robisz? Dziewczyno! Niestety my troszeczkę magię sobie zmarnowaliśmy, jednak. No, niekoniecznie było tutaj. Przygotowywanie się jednak nie. Po prostu znowu przeciwnik z bardzo dużą ilością zdrowia i nie zauważyłem wcześniej tego miniatury. Znaczy zauważyłem go, ale nie byłem pewien, co to oznacza. Znaczy byłem w sumie, ale no. Przeciwnik z więcej niż jednym paskiem zdrowia na początek już. Taki kwiatek, no. Nie ma co tutaj robić. Tylko teraz muszę nie lubię tego, że każdym razem po misji musimy robić RTW. A znaczy RDW. A to RDW jest bardzo czasochłonne, niepotrzebnie. RDZ znaczy się, co? Czy mogę RDZ jak przeciwnicy? Mogę, to akurat fajne. Ale właśnie, tak, ten moment. Dobrze, spodziewam się, co się stanie, że ty sama idź RTC beze mnie. Okej. Czy to moment, kiedy spróbujemy zaprzyjaźnić się z tamtą trójką dzieciaków? Może? Nie ma mowy w sumie. Samemu to trochę nie to samo. Ale ta muzyczka jest tutaj tak świetna. Kompletnie coś innego niż kiedykolwiek w Kingdom Heartsach, tak? Całkowicie nowy rodzaj utworu. This place is so much nicer, without the loudmouths. Loudmouths? Those bossy co-workers sent to Castle Oblivion. Oh. Well, I suppose it's too bad you and Poppet didn't get to spend a little more quality time with them. Poppet? I'm talking about Shion, kiddo. Kiddo? Roxas, get to work. Znowu zająć się udać na dzisiejszą misję.
z powrotem do Twilight Town. I've got some place to be again today. So go on ahead without me. Roxas. Huh? Shion? Roxas is your name. Yeah. Ale chyba chciała coś powiedzieć, że się wstrzymała. Co? Minęłem sobie. Jak dołączyliśmy do organizacji, ale dlaczego? Roxas. Dwa klucze! O właśnie! Już? No jedna z najważniejszych rzeczy, która wyróżnia Roxasa, to to, że walczy dwoma kluczami zawsze. To może być dobre. Dzień dobry. Okej. Wiele z niej dzisiaj nie wydusimy chyba. Coś nie tak? Dzień dobry, Roxas. Oboje, skończcie przygotowanie jak najszybciej. Wielki Heartless się pojawił. Mamy do pokonania bossa. Bossa, którego bardzo dobrze znamy, bo walczyliśmy z nim w... wydaje mi się, każdej jednej odsłonie. Roxas. Best of luck today. Oh, yeah. Let's go. Tak po prostu się pojawi znikąd. Tak bardzo się pojawi znikąd, bez jakiejś wielkiej animacji. Po prostu odwracamy się, a on tu nagle stoi. Mimo, że sekundę temu go nie było. Jest ogromny. Co to ma być? Nasz cel. Jesteś gotowa? Jasne. No okej. Możemy się łapać za jego ręce. Jak pozwolą mi korzystać z menusów, bo czasami nie chcą tego zrobić od razu, to ja wykorzystam swoją magię, bo nie mamy z nią co więcej robić, więc możemy od razu po prostu sobie ją wykorzystać. Raczej nie będzie na to jakiegoś super lepszego momentu. Ale no, no znamy gościa, tak? Co ta za mnie obrywa tutaj? No tym razem nie wyszło, ale no... nawet jeśli będę obrywał dużo, to dla mnie to tylko i wyłącznie ułatwi tą walkę. A tak naprawdę mogę stać w miejscu przez całą walkę i naciskać tego X-a w tym miejscu. Jestem ciekaw, czy rozkręci ta walka, czy pozostanie taka uproszczona. Bo w Chain of Memories ta walka ostatecznie była bardzo, bardzo wymagająca i też świetnie moim zdaniem zbalansowana. Znaczy, świetnie. Na tyle świetnie, żeby przyjemnie się grało i żeby było to wymagające. Niekoniecznie była ta walka mega rozbudowana i te wszystkie elementy niekoniecznie sprawnie ze sobą grały, jednak grało się świetnie i to, no jakby nie patrzeć, rzecz najważniejsza. Wow, Shion, I didn't know you could use the Keyblade. You know? Neither did I. You earned the icing on the cake. Huh? Come on, I'll show you. This is such a great spot. How'd you find it? Here you go. Sea salt ice cream. Come on, try it. It's sweet. And salty. It's good, right? Axel and I, we meet here for ice cream after work. This flavor is Axel's favorite. Sounds like it's yours, too. Yeah. Axel brought me here to eat ice cream on my first day with the organization. And then, after my first mission, he got me ice cream again, said it was icing on the cake. Like you just did for me. Yeah. You guys must be really close. Well, Axel and I are friends. Friends? Do you think that I could be a friend? When Axel gets back, we'll all have ice cream together. Okay.
What? Co to ma znaczyć? Co się właśnie stało? Nie patrz tak na mnie, koleś. Dowiedziałem się minutę temu. Okej, dowiedzieliśmy się, że jedna osoba została zabita w Castle Oblivion. Ale kto był pierwszą osobą? Próbuję sobie przypomnieć. Vexen? Tak, ten doktorek, naukowiec? Tak mi się wydaje. Krąży plotka, że osoby, które zostały wysłane do Castle Oblivion, zostały zlikwidowane. Wiemy, że wszyscy poza Axelem ostatecznie zostali wykończeni w tamtym czasie. I tak naprawdę historia Riku była równoległa do tego, co Sora przeżywał, więc... I po jednej stronie, i po drugiej ktoś tam ciągle umierał. Ale Axel żyje. Tyle przynajmniej wiemy. Pytanie, czy będzie mógł tutaj niedługo powrócić i... Cóż, zobaczymy, bo no, wydarzenia z Castle Oblivion, całe wydarzenia Chain of Memories, były bardzo błyskawiczne. To był czas dwóch dni, coś takiego. No tydzień maksymalnie, ale wydaje mi się, że 1-2 dni to tyle czasu, ile zajęło wszystko z Chain of Memories, więc tutaj ta gra dokładnie nam mówi. Wystarczy się przyjrzeć temu, kiedy Axel wyszedł i co mamy dzisiaj. Nasz dzisiejszy cel to ze Zigbarem udanie się do Agraba. Is it true then about Castle Oblivion? That's none of your concern. And Axel? Gone. He may have disappeared for good. What? Mamy sklep z muglami, okej. Mroczne mugle z organizacji. To ciekawe, że coś takiego istnieje. A Demix? Czy możesz w to uwierzyć? Zabici? To zła scena. No troszeczkę nieprzyjemna. Nie narzekam na stratę Larxin, bo to troszeczkę okrutna kobieta była. Reszta? No trochę też. Vexen był podły. I ten z książką tak samo. Akurat ta najgorsza paczka została stracona. Hej, Muglu? Pokaż co masz. Pokaż mi swoje towary! No tak, za serce ja kupuję, rozumiem. Bardzo rozumiem. Od razu mamy syntezy tutaj dostępne. Mogę kupić sobie level upa. Co? Jak to? Magia mnie nie interesuje. Magiczna broń też nie. Powietrzna broń też nie. Potężna broń jak najbardziej. Jednak to kosztuje 1080, więc nie wiem, czy to chcę. Możemy sobie broń ulepszyć za pomocą power upa, więc od tego sobie bym nawet zaczął. Siła plus 3, defensywa plus 8. Też brzmi bardzo fajnie. Jednak na początek najważniejsze to... Kupimy sobie level upa faktycznie. Kto by pomyślał, że... Takie coś można kupić. Ale tak to w tej grze dziwacznie wygląda. Zigbar, czyli nasz kolega snajper. Oraz pierwsza wizyta w nowym świecie. I jak wcześniej mówiłem... Dobrze myślałem, że pierwsza wizyta... To będzie wybadanie danego świata. Co nie wiem, w jaki sposób mogłoby być ciekawe. Jasne, takie detektywistyczne motywy w grach potrafią być bardzo fajne, ale musimy faktycznie dojść dzięki temu do jakichś ciekawych wniosków. A co ciekawego możemy odkryć zwiedzając Agraba? Co mogłoby nas tutaj obchodzić jako organizację? Jako gracza? Naprawdę nie wiem. Chociaż jednak, że nigdy więcej nie będziemy musieli się męczyć na misjach z Vexenem. O, już mi to jest za gorąco. No dawaj, dzieciaku, zabierzmy się za badanie tego miejsca i miejmy to z głowy. Co jest nie tak? Zaślepiony nową scenerią? Czy myślisz, że to prawda co do członków organizacji ze zamku? Czy to serio tak cię drażni i zjada od środka? No, może straciliśmy tutaj naszych kompanów. Może wielu właśnie, to nie przeszkadza ci? No, dlaczego by miało? Słuchaj, czym szybciej skończymy to, tym szybciej RTW, znaczy WDZ, znaczy... Tak, WDZ i dostaniesz swoje odpowiedzi. Okej. Okay. Właśnie nie wiem, czy dostanę te odpowiedzi. Ale mam nadzieję, że dostanę wizytę Axela, bo... Jak na razie on jeszcze organizacji chyba nie zdradził. Chociaż właśnie nie do końca pamiętam, jak to wszystko wyglądało. Ale wydaje mi się, że Axel po prostu wróci niedługo do nas i po prostu razem... Dalej będziemy wspólnie podróżować i misje wykonywać z Axelem ze Zion. Mogę przyjrzeć się dla piasku.
piasek. Co kto lubi przecież, tak? Może lubią piłkę plażową. Serio, myślisz, że o to chodzi? No nie, to jak żartowałem tylko. Okej. Znaczy, nie wiem, czy to takie strasznie dziwne. Jesteśmy na pustyni, burze piaskowe tutaj panują w okolicach, więc... Nie jest to takie dziwne, że troszeczkę piasku się w mieście znalazło. Tak przynajmniej mi się wydaje. Co o tym powiesz? Opuszczony sklep. Jeszcze więcej piasku. Jeszcze więcej piasku. Przypomnij mi, żebym wybudował moje miasto gdzieś w mniej zakurzonym miejscu. O co wam chodzi? I co mi o tym powiesz? Sprzedają tu ceramikę czy piasek? No spoko, wszystko jest w piasku, ale no po co mi ta informacja? Aha, tutaj nie ma piasku, więc znaczy, że niedawno to wybudowali? No wszystko w piasku w tym miasteczku, ale... Co mam z tego wywnioskować, nie wiem. Liny? Okej. To miejsce jest całe w piasku. No jest, no jak na razie każdy jeden dialog to sugeruje. No chyba tak właśnie się kończy budowanie miasta w środku pustyni. No dokładnie tak. A poza tym niewiele tutaj się ciekawego dzieje. Po prostu normalne miasto, nie? Co? Jesteś ze mną cały czas? Widziałem wcześniej, jak odlatywałeś, ale to jest przesada. Co? Jest wszystko dobrze ze mną. Niech zgadnę. Castle Oblivion? Nie. Jak mówiłem, czym więcej tutaj spędzimy czasu, tym dłużej będziesz czekał na odpowiedzi. Wiem. Okej. Sympatyczny koleś z niego się wydaje, jak na razie. Mimo tego, że wygląd by mógł na to nie do końca wskazywać. Ciekawe co to może być? Patrz ile piasku! Całe miasto pod piachem. Co z tego wnioskujesz sobie, Roxas, ja? No tak, ty. Jak myślisz, że tak skończyło ono? Może to przez to... No, co za pytanie? Takie głupie pytania to ja nie lubię do końca. Hihi, normalne. Tak. A patrz na te ściany. No okej, ale na pewno nie chodzi o to, że potrzebują piasku przecież, tak? Wybudowali je wysoko, aby zapobiec właśnie temu. Okej, dobra, no to w takim razie... No burza piaskowa, kto by na to wpadł? Dokładnie, Roxas. Trafiłeś w samo sedno, w dziesiątkę i w ogóle. I to wielokrotnie trafiło właśnie burza piaskowa w to miasto. Chyba wysokie ściany wokół miasta nie były wystarczająco wysokie. Co w takim razie powiesz o tutaj tym drewnie oraz linach, Roxas? No, powiedz mi, jakie szkody tutaj były. No, miasto zostało zniszczone. Całe miasto to tutaj ruina. Yep. I to nie wszystko. Wszystkie tutaj narzędzia do budowania leżą sobie. Przebudowują miasto na nowo, odbudowują je. Oni kto? Mieszkańcy miasta? Kto inny? I wygląda na to, że bardzo duże siły na to poświęcają. Musi być ktoś, kto prowadzi tę operację. Tak myślisz? Okej, Roxas. Wiemy, co chcieliśmy. Wracajmy. Oki. O co tutaj chodziło? Nie rozumiem, do czego to prowadzi. Czy do czegoś ważnego, czy tak sobie gadali, bo gadali, ale tak naprawdę gadali o niczym bardzo. Jeśli te informacje okażą się faktycznie ważne później, to spoko. Jeśli zmusili nas, żeby zobaczyć, co się dzieje, no to nie wiem, czy tak spoko. Może po prostu dalej, gdy będziemy zwiedzać to miasto, to jakaś kolejna scenka się pojawi. Po drodze do RTW. Znaczy WDZ. WDZ dokładnie. Tylko po co to wszystko? Powinieneś odpocząć, Al. Będzie dobrze, poza tym ta burza piaskowa nareszcie przeszła. Teraz nasza szansa, aby tutaj naprawić miasto. To prawda, ale zaraz się wykończysz kompletnie, jak będziesz tak dalej tutaj pracował ciężko. Jaśmin, nie musisz się martwić, wszystko dobrze ze mną. I skoro nie wiemy, kiedy kolejna burza nadejdzie, musimy wszystko naprawić, zanim to się stanie. Jeśli tylko Genie byłby z nami, też za nim tęsknię, ale to nie jest praca dla magika. Agraba to nasze miasto, potrzebujemy sami je naprawić. Oczywiście, jasne. Teraz powinienem wracać do pracy. Zaraz, ja też pomogę. Okej, więc on tutaj prowadzi naprawy. Pytanie, dlaczego on? Dobra, to wracamy. Dlaczego, Roxas? Czy zostawiłeś toster podłączony? Wiesz dlaczego? No właśnie. Roxas, jak ja cię lubię czasami. Hihi. To mi się nie podobało za bardzo. Zależy większość od tego, czy ostatecznie te informacje będą ważne, czy tak sobie przyszliśmy po nic. Nieźle. Hej!
What happens when Heartless are destroyed? The hearts remain. And then, those hearts gather together to form the Great Kingdom Hearts. Then, can you tell me what remains if a nobody is destroyed? What's there to leave behind? We're not even supposed to be in the first place. And the members at Castle Oblivion, where'd they go? Nothing's left of them. In which case, I'll never see them again? That's right. You coming? Huh? Oh, yeah. What's happening? Axel. Zaraz, co? To są nasze myśli, tak? Nie! Co się właśnie dzieje? Kim jesteś? I've been to see him. He looks a lot like you. Who are you? I'm what's left. Or maybe I'm all there ever was. I meant your name. My name is of no importance. What about you? Do you remember your true name? My true name is... You have been with us for 6 days now. The time has come. Will he wake from this? I am told Roxas will return, provided the hero is stripped of all his memories. Then I suppose much hinges on Castle Oblivion. Shion has gained power over the Keyblade, just as we intended. She can fill Roxas's shoes for the time being. Cały miesiąc sobie przespaliśmy. Znaczy 22 dni chyba. Więc nie tak strasznie. I went to a new world today, Roxas. I couldn't believe how beautiful it was. Ale czemu ta muzyka jest tak bardzo jak To The Moon jakieś? That you can join me next time. Tak bardzo, bardzo, bardzo. Śliczne. Całkiem. See you tomorrow, Roxas. Knew that I'd find you snoozing down here. Kto to mówi? Zion? Brzmiała bardzo mocno jak Namine albo Kairi. Bardziej jak Kairi. Roxas? Shion. What happened to me? You were sleeping for a long time. Syek said there was no telling when you might wake up.
but I'm glad you did. I kind of feel like a zombie, though. I brought you this. Huh? It's a seashell. I've been picking one up on every mission. Hold it up to your ear. To ciekawie się dzieje teraz. Zaczynamy kojarzyć Sorę. A wcześniej mieliśmy Naminei. Nie wiem dokładnie, jak jeszcze to wszystko rozumieć, ale się dzieje. Oj, jednak całkiem źle. Dowiedzieliśmy się, że cała ekipa z Castle Oblivion została stracona. No to źle się dowiedzieliście. Bez reakcji, Roxas, okej. Jak to wygląda za dzisiejszymi misjami? Obudziłeś się. Czy... ale przed chwilą ci powiedział. Okej, teraz powiedzą, że wszystkich? Aha, wiem, że nie muszę ci tłumaczyć się z tego wszystkiego. Teraz wracaj do pracy. Na razie sam będziesz niektóre rzeczy robił. Gdziekolwiek nasi pozostali członkowie są, nie są tutaj, żeby ci pomóc. Jednak te misje eksploracyjne jak na razie są dosyć męczące. Jak ta gra jest śliczna. Wygląda niewiele gorzej niż no właśnie pozostałe części. I fakt, że tutaj znowu pozwalają nam pobawić się w jakąkolwiek eksplorację i zabawę, też cieszy. Bardzo. Więc kolejna burza piaskowa trafiła tutaj na Agrabah. Okropne wiadomości. I to tylko jedna z rzeczy, która mnie martwi. Co jeszcze w takim razie? Heartlessi. Pojawia się ich coraz więcej w Agrabah. Heartlessi? Tja, zawsze pojawiają się tuż zanim burza uderzy. Myślałem, że to tylko był zbieg okoliczności w czasie ostatniej burzy. O nie, mam nadzieję, że to jest znak, że jedna nadchodzi. Jakbyśmy sami tutaj byli częścią tej burzy, w sensie... by trafiła tutaj na nas w momencie, gdy jesteśmy w tej lokacji, to by było całkiem ciekawe. A na razie, no... serio. Serio to się właśnie stało. I... okej, jak to zadziałało? Jakie to jest super przyjemne robienie tych mega kombosów. Limitów właśnie. Hej, wracaj tutaj, Abu. Mówiłem ci, nie możesz tak po prostu zabierać rzeczy z... tutaj, no... straganów. Co się... jakie tu musiałoby być mocarne grając na DS-ie i widząc coś takiego na drugim ekranie. Na chwilę. Żadnych wymówek, teraz obiecaj mi, więcej nie kradniemy. Dawaj teraz, oddaj to. To było niezłe. Więc Sora potrafi nas czasami nawiedzać, to nieźle. No to akurat nieco gorzej, no z perspektywy Roxasa właśnie stracił przyjaciela. My mamy jednak tą, no, przewagę i takiego plusa, że wiemy, że go nie stracił. Ale wiemy, że go ostatecznie straci i straci siebie i straci wszystko i to jest po prostu tragiczne, ale na razie możemy się cieszyć. Czym się cieszyć tutaj? No właśnie, nie wiem, ale może jeszcze przez te 300 dni się coś znajdzie, czym będzie można się cieszyć.